Emilku, zaraz powiedz, co tutaj się szykuje. No będzie dobrze, będzie dobrze. Działamy, ogarniamy. I co, jeszcze chwilę czekamy i odpalamy to wszystko, nie? Odpalamy fajerwery. Dokładnie. Sorry panowie, że taka mała szatnia, ale jakoś się przemęczymy. I przede wszystkim pamiętacie, z czego słynęliśmy. Co to oznaczało? Waleczne serce. I dziś tego od was będziemy oczekiwać. Wuko będzie zarządzał na placu tym wszystkim. My z boku będziemy lepiej obserwować. Będzie trener Opaliński wskakiwał na trybuny i z powrotem będzie dawał nam informacje. I panowie, to jest mecz wiadomo w jakim celu. Tu nas zaproszono, jesteśmy, ale graliśmy zawsze o zwycięstwo i to ma być też dziś widoczne. Kibole się tam stroszą, ale mamy to rozjechać po swojemu do upadłego. Skład jest tam, Gafi, odsłaniaj skład. Niestety ta tablica jest taka, jaka jest. I panowie, po spadku do trzeciej ligi niestety taka tablica. Tak jest. Kurwa, nie gram. Tak, miał grać. Wczoraj o czwartej, jak się żegnaliśmy, to akurat gra. Ale się spóźnił. No. Panowie, tak, ten skład zaczyna, a czy skończy, to zobaczymy, jak będzie się rozwijał mecz. Wiemy, że będzie akcja, młody Korzeń tam przejmuje jakieś tam rzeczy, to on będzie na boisku pod koniec. Kuzi, przepraszam, nie Korzeń. Ty już nie? Nie. To będzie taka akcja, ale zmiany będziemy robili lotne. Chyba, że ktoś ma takie wybujałe ego i nie widzi u siebie spadku formy albo czego, no to będziemy my wołać. I panowie, żeby nie było tak, że ktoś odwraca się i udaje, że kurwa nie ma tego ruchu. Ale szanujemy się do końca, bo może za 10 lat znowu nas zaproszą i trzeba będzie sobie spojrzeć w oczy. Dzisiaj niektórzy zostaną, niektórzy uciekają. Różnie się może to potoczyć, ale tak, bo się już tu... Zaraz kończymy, tak? Już, dobra, zaczekają. Zaraz wychodzimy. Po prezentacji jest czas na rozgrzewkę Lisów. Ta jedenastka, która jest, ma pokazać profesjonalizm. No oczywiście. Opaliński powiedział, że pierdoli to. Gawron jest u siebie i też powiedział, że nie. I trzeba to wziąć tak, żeby to nie wyglądało jak na wsi. Z całym szacunkiem, nie? Ale pamiętajmy o tym, żeby pokazać klasę i potem wszyscy przed samym meczem robimy koło i robimy Korzeń, ten okrzyk, że masz kurwa Szczepaniaka tutaj, pamiętasz co masz robić, że tu ma aż zabuczyć. No i pamiętajmy, że zwycięstwo jest nadrzędnym celem, ale nie za wszelką cenę, tylko fair play. Gramy fair play. Sami mówiliście, zwracaliście uwagę, że VAR może być i tu możemy nie dokończyć. Dlatego szacunkiem dla przeciwnika, ale jak mamy ich masakrować, to masakrujemy. Wiadomo, kilka dziurek można założyć, ale na pustą bramkę mamy oddawać strzał. Lisu, jak dobiegniesz tam. Oczywiście. A nie ośmieszać. Pamiętać, szacunek i gramy o zwycięstwo. Dobra, panowie.